Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie zaproszone media na konferencję prasową Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem przedstawić osoby, które w tej konferencji uczestniczą. Kandydat na prezydenta Grudziądza w imieniu Komitetu Prawo i Sprawiedliwość, pan Krzysztof Kosiński, a jednocześnie oczywiście radny w okręgu numer 4, pozycja pierwsza. Z lewej mojej strony radny Miłosz Joniec, w okręgu pierwszym startuje, pozycja pierwsza. I Paweł Pokorski startuje w okręgu numer 2. Pozycja druga i moja skromna osoba, Sławomir Szymański, startuje w okręgu numer 3, pozycja numer 1. Szanowni Państwo, w trakcie kampanii wyborczej pojawiają się różne tematy, różne zagadnienia, różne wątki. Do niektórych z tych tematów chcielibyśmy się odnieść. Chciałem bardzo serdecznie poprosić pana Krzysztofa Kosińskiego, kandydata na prezydenta Grudziądza, aby tą konferencję od pewnych zagadnień rozpoczął. Szanowni Państwo, byliście świadkami kierunku notu, prezentowaliśmy tak zwane podstawowe tezy, zręby programu Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Mówiliśmy o kilku filarach zasadniczych, o rozwoju grudziądzkich Solanek, o rozwoju turystycznej trasy Twierdza Grudziądz, o programie, prawdziwym programie rewitalizacji nabrzeży Wisły, ale także o całorocznym jarmarku spichrzowym w Grudziądzu, który ma zostać osadzony na gruncie Starego Miasta, wyznaczonych kwartałach ze specjalnymi stawkami podatkowymi, z oddaniem tych wszystkich zasobów w gestie zarządzania administracji podmiotom prywatnym, naszym mieszkańcom. To jest taki ogólny zręb programowy. Oczywiście mówiliśmy także o darmowych przejazdach komunikacją miejską. To bardzo ważny temat, który pojawia się coraz częściej w aspektach programowych wielu miast w Polsce. Darmowa komunikacja miejska jest już praktykowana w takich miastach jak Kalisz, Ostrołęka, Starachowice, Lubin, Szczecinek, Bolesławiec, Żory, Otwock, Mińsk Mazowiecki. Proszę Państwa, najbliższy naszej sytuacji oczywiście jest Kalisz, ponieważ Kalisz ma 101 tysięcy mieszkańców. Jest to wielkość miasta przybliżona do naszego, aczkolwiek nasze miasto jest w czasie tak zwanego intensywnego wyludnienia, o czym świadczy ostatnia informacja przekazana przez Państwowego Komisarza Wyborczego w Toruniu, który na dzień 30 stycznia stwierdził na podstawie danych, że w Grudziądzu jest zameldowanych 76 506 osób. Tylko tyle mamy osób zameldowanych. Proszę Państwa, to jest niepokojąca cyfra. Z czym to się wiąże? To myślę, że Państwo sobie zdajecie sprawę, bo tryb zameldowania jak gdyby bezpośrednio jest związany z rozliczaniem się ze własnych podatków. To jest bardzo ważna kwestia dla gminy, ponieważ wiecie Państwo doskonale, że gminy dzisiaj żyją i funkcjonują dzięki podatkom. Wiemy też, że na podstawie konkretnych przepisów ten odpis podatku PIT dla miasta, dla gminy Grudziądz wynosi 38,46%. Proszę Państwa, to jest 38,5% z PIT-u każdego obywatela miasta, który jest zameldowany w tym mieście na rzecz tego miasta. Przy tak znaczącym ubytku musimy stwierdzić, że miasto dzisiaj traci bardzo duże kwoty, jeżeli chodzi o odpis z podatku PIT. O czym często mówił pan prezydent i radni Koalicji Obywatelskiej, ale często rzucali ten zakres ubytków z PIT-u na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, znaczący ubytek jest związany z wyludnieniem Grudziądza, z ubytkiem mieszkańców, którzy utracili status osoby zameldowanej tu w tym mieście i nie rozliczają się z fiskusem w Grudziądzu przy ulicy Droga Łąkowa jako obywatele tego miasta, pełnoprawni obywatele miasta mieszkający na jego terenie. Proszę Państwa, no oczywiście przechodzimy do zasadniczego tematu, mianowicie do darmowej i do bezpłatnej komunikacji. Przygotowujemy się do programu wdrożenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, może analogicznie jak w mieście Kaliszu. Wiemy, że wzrost ilości samochodów w samym tylko Grudziądzu jest gigantyczny. To już jest grubo pewnie ponad 60 tysięcy pojazdów zarejestrowanych. Często w rodzinach jest po kilka pojazdów. Jak wygląda centrum w godzinach szczytu? Ja myślę, że nie muszę tutaj opisywać. Zresztą Państwo możecie sfilmować sobie rogatki ulic, pewne tutaj obszary rynku, samego centrum. Mieszkańcy, ale nie tylko mieszkańcy, ci, którzy przyjeżdżają do tego miasta, borykają się ze znalezieniem wolnego miejsca do parkowania. Czasami to
graniczy z cudem, żeby stanąć tutaj w samym centrum naszej Starówki, a żeby pozałatwiać pewne sprawy, nie mówiąc tutaj o wysokich kosztach, które się ponosi, o wysokich opłatach, o najwyższych, analogicznych, jakie są na przykład w Warszawie i w dużych, wielkich miastach, które są bogate, na które, gdzie ci, którzy korzystają ze strefy parkowania, mają w portfelach zdecydowanie więcej pieniędzy niż w Grudziądzu. Wiecie Państwo też doskonale, że stawki płacowe w mieście Grudziądzu są beznadziejnie niskie, jesteśmy na szarym końcu, wszystko się w zasadzie ogranicza do najniższej krajowej. Wracamy oczywiście do tematu komunikacji. Element wprowadzenia darmowej komunikacji ma kilka znaczeń. To znaczy się umożliwienie mieszkańcom sprawnego wykorzystania tak wspaniałej komunikacji, która jest dzisiaj w taborze zdecydowanie odnowionym. Wiemy, że pan prezydent często się chwali, ile kupuje elektrycznych autobusów, ile kupuje hybrydowych. Na to wydano już dziesiątki milionów złotych. Jest zakup także nowych wozów tramwajowych i to wszystkiemu musi służyć przede wszystkim mieszkańcom. To jest najważniejsza teza. Aby ten transport był wykorzystany i służył mieszkańcom, trzeba spełnić kilka warunków. A mianowicie po pierwsze, trzeba zorganizować bardzo sprawny, zaplanowany rozkład jazdy, zabezpieczający potrzeby wszystkich mieszkańców, wszystkich osiedli, dojazdy do szkół i dojazdy do pracy w poszczególnych zakładach, w strefach przemysłowych. Na dzień dzisiejszy wiele osób stwierdza duże niedoskonałości. Oczywiście autobusy gonią się potrójnie, czasami na drogach startują i tak dalej, ale to wymaga pewnej reorganizacji zasadniczej, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy i z tym sobie też poradzimy. Natomiast wracamy jeszcze do podstawowej kwestii, a mianowicie bezpłatnych przejazdów. Bezpłatne przejazdy, poza tym, że będą dadzą komfort tutaj wszystkim mieszkającym, starszym, seniorom, młodzieży, osobom pracującym, to uwolnią przestrzeń miasta od pewnego ryzyka, z którym dzisiaj każdy, kto zaparkuje, obnosi się i musi szybko uciekać z tej Starówki, ponieważ wie, że zapłacił sobie za postój tylko na pół godziny albo na godzinę i musi stąd szybko uciekać. Nie będzie też przesiadywał zbytnio ani w lokalach gastronomicznych, ale też dłużej siedział w sklepach. Dzisiaj, żeby umożliwić, udostępnić grudziądzką Starówkę w ramach planowanego tak zwanego marketu Grudziądz, który chcemy zorganizować w tym mieście, szerokim zakresem usług, szerokim zakresem też handlowym, to jest konieczna dostępność właśnie też w zakresie bezpłatnego dotarcia, bo to jest jeden z najważniejszych elementów, czyli musimy stworzyć mechanizm bezpłatnego dotarcia. Wyobraźcie sobie Państwo, co by się stało, gdyby markety wprowadziły płatne parkowanie przed swoimi sklepami. No niestety, straciłyby klientów. Dzisiaj grudziądzka Starówka traci tych klientów. Dzisiaj ci klienci do południa często uciekają, zbywają się, nie mają czasu, aby dopełniać swoje różne tam, prawda, zakupy w sklepach, aby realizować swoje potrzeby. Dlatego też jednym z celów jest uruchomienie procesu bezpłatnej komunikacji na terenie miasta. Oczywiście to, że pan prezydent wydaje gigantyczne pieniądze na kasowniki, na obsługę całą, to o tym wiemy, cały zakres serwisowania w kosztach to jest ponad 500 000 zł. Gdybyśmy mówili o kwotach wydatkowych, które kosztują nas wozokilometr w mieście Grudziądzu, na ten rok zaplanowano 47 350 000 zł. 350 370 zł. Proszę Państwa, 47 milionów to jest gigantyczna kwota, którą miasto wyda w tym roku na wozokilometr, które będzie realizował MZK. Oczywiście, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, jeszcze ponad 500 000 zł na serwisowanie, na zakup papieru do kasowników, na różne, na całą obsługę serwisową do poszczególnych urządzeń. To oczywiście są gigantyczne wydatki. Raptem, jeżeli chodzi o korzyści, które mamy w ramach tak zwanego zwrotu ze sprzedaży biletów, to Państwo już wiecie, bo słyszeliście, to nieco ponad 10 milionów złotych. Czyli można teoretycznie powiedzieć, że tak naprawdę to wydajemy 37 milionów złotych na tą komunikację. Tyle ona kosztuje, bo ten zwrot to jest 10 milionów, ale tutaj są jeszcze prowizje, prawda, ze sprzedaży tych biletów i tak dalej. Różne są kwoty takie, które jeszcze też trzeba w tym trybie zauważyć i rozliczać. I rodzi się oczywiście pomysł taki, aby znaleźć w budżecie miasta, rekonstruując pewien zakres wydatkowy, te brakujące 10 milionów i stworzyć docelowo bezpłatną komunikację w mieście Grudziądzu dla wszystkich. Bezpłatna komunikacja w mieście Grudziądzu miałaby się odbywać oczywiście na podstawie grudziąckiej karty mieszkańca. To jest taka rzecz bardzo ważna, byśmy mogli identyfikować
tego, który korzysta ze środków komunikacji, abyśmy mogli w pełni rejestrować, aby też ta ulga była kierowana do tych, którzy płacą faktycznie podatki w mieście Grudziądzu, bo jest to pewien element zadośćuczynienia i rekompensaty za to, że mieszkańcy są tutaj zameldowani, że płacą podatki, a miasto oferuje pewną usługę w tym zakresie. To jest rzecz logiczna, która nasuwa nam się od razu tutaj na myśl i taki zwrot pewien tutaj względem naszego podatnika jest sensowny, a ma jeszcze te dodatkowe uzasadnienia, o których tutaj mówiliśmy, element pełnego wykorzystania i korzystania z zasobów centrum miasta, czyli dotarcia do tego centrum miasta w sposób płynny, bezstresowy, nieograniczony w czasie. Oczywiście tutaj musi być zapewniona w bardzo dobrym stopniu realizacja planowania rozkładów jazdy, bo to jest najważniejszy element, bo możemy dać nawet wszystkie przejazdy za darmo, ale jeżeli nie skonstruujemy odpowiednich rozkładów jazdy, które uwzględnią potrzeby mieszkańców, to to też nie będzie miało sensu. Dzisiaj znacie Państwo doskonale mankamenty planowania tych rozkładów jazdy. Pracownicy MZK wypowiadają się na ten temat, mówili, że kiedy planował te rozkłady jazdy ich pracownik, który nawet nie miał stosownego, odpowiedniego, wyższego wykształcenia, to one były bardziej doskonałe, bardziej spełniały potrzeby zarówno zakładów pracy, młodzieży korzystających niż to, co dzisiaj się dzieje i jest planowane w Urzędzie Miejskim zza biurka na podstawie tylko i wyłącznie stwierdzanych napełnień w pojazdach, bo to jest najbardziej chyba nieobiektywna forma moderowania tych rozkładów jazdy, bo faktycznie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z radykalnymi ubytkami co do ilości pasażerów, to dojdziemy do stwierdzenia, że trzeba likwidować kolejny kurs. I w ten sposób już w Grudziądzu zlikwidowano około 30% kursów autobusowych, oczywiście, czyli coraz bardziej ta komunikacja jest uboga, coraz bardziej zakresy są ograniczone. Mieszkańcy osiedla Rudnik są wykluczeni, tak jak mówią. Mieszkańcy osiedla Rządcy nie mają spełnionego swojego oczekiwania, mianowicie autobus nie dojeżdża po skrajnej ulicy, nie przejeżdża po skrajnej ulicy Sobieskiego. To jest też dość istotny problem, dlatego że muszą dochodzić do odległych przystanków z drugiego końca osiedla. Ten autobus nie jest pobliżu. A przypomnijmy, że zadanie komunikacji publicznej jest podstawowym zakresem, jeżeli chodzi o samorząd. Samorząd musi realizować tą potrzebę zgodnie z potrzebami mieszkańców. To jest ta karta mieszkańca Grudziądza, to jest bardzo ważny element dla grudziąckiego podatnika, który będzie miał w pewien sposób zrekompensowane swoje tutaj odprowadzone podatki, a miasto uczyni dla niego taki gest. Oczywiście przyjeżdżający do miasta będą mogli, zakładamy, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji spowoduje to, że uwolni zdecydowaną liczbę miejsc na terenie naszego centrum, że przyjeżdżający, odwiedzający to miasto i załatwiający sobie swoje sprawy ludzie będą mieli więcej miejsc do parkowania. Taki jest też jeden z głównych celów. Co do wydatków tutaj, które się ponosi jeszcze przy systemie sprzedażowym biletów, to one są bardzo duże, 80 kasowników, chyba ostatnio zakupionych przez pana prezydenta, nowoczesnych kasowników, inteligentnych kasowników, mądrych kasowników, nie wiem ile one kosztują, niektórzy mówią, że około 90 tysięcy za sztukę, może mniej, ale wiem, że Białystok kupował takie kasowniki, wydał na 255 biletomatów, przepraszam, biletomatów, nie kasowników, ja jeszcze operuję takim starym trochę językiem, 23 miliony złotych za 255 takich biletomatów wewnętrznych, gdzie można sobie zakupić zwykły bilet, ale nawet miesięczny, w takiej formie elektronicznej. Ale to są rzeczy bardzo drogie, tylko czy sensowne i czy w przypadku Grudziądza, który boryka dzisiaj się z brakiem miejsc parkowania, który mówi o spełnieniu norm ekologicznych, czyli mówiąc o odbarczeniu z samochodów całej starówki, bo zdajecie sobie z Państwo sprawę, że 20 samochodów osobowych odprowadza, jeżeli chodzi o emisję CO2, zanieczyszcza to powietrze zdecydowanie bardziej niż nawet stary autobus, czy też, nie mówiąc tutaj o hybrydzie albo elektrycznym autobusie, to zupełnie jest spełnienie tych nowych trendów, które są obowiązujące, a które też mówią o tym, ażeby powietrze w centrum miasta stało się bardziej czyste. Szanowni Państwo, w tej kampanii wyborczej chcieliśmy pokazać pewne zaniechania obecnej władzy, ale chcieliśmy też pokazać parę pozytywnych rozwiązań, takich dla Grudziądza w naszym przekonaniu kluczowych, i to, o czym mówił
nasz kandydat na prezydenta Krzysztof Kosiński, ja pozwolę sobie rozszerzyć. Ważnym tematem w Grudziądzu jest brak miejsc do parkowania. Mamy już wiosnę, może aura na to nie wskazuje, kalendarz już tak. Za pewnie 2 miesiące pojawią się w Grudziądzu tak zwane ogródki piwne. Zajmą miejsca do parkowania, które i tak są mocno ograniczone. Wiemy, że te ogródki funkcjonują na rynku. Bardzo możliwe, że będą funkcjonowały tutaj na Placu Miłośników Astronomii. Ja kiedyś na sesji zaproponowałem, żeby otworzyć się na mieszkańców, żeby nie bać się mieszkańców i żeby otworzyć dziedziniec ratusza, bo tam jest przynajmniej kilkanaście miejsc parkingowych, których mieszkańcy mogliby korzystać. Ale to jest jedna rzecz. Musimy o tych miejscach parkingowych pamiętać, ale w połączeniu z tą komunikacją publiczną, o której dzisiaj tak dużo mówimy, bardzo innowacyjnym rozwiązaniem, które już funkcjonuje w innych miastach, także w województwie kujawsko-pomorskim, chociażby w Bydgoszczy, jest rozwiązanie, które nazywa się Park and Ride. I to jest rozwiązanie, które, mówiąc w skrócie, oznacza parkuj i jedź. To są rozwiązania takie, że na osiedlach robimy duże parkingi dla mieszkańców i odpowiednio to komunikujemy z komunikacją miejską po to, żeby mieszkańcy chociażby Tarpna czy chociażby Strzemięcina mieli zapewnione miejsca parkingowe i jednocześnie bliskość komunikacji miejskiej. Po to, żeby mieli zapewniony dostęp do miasta, a jednocześnie odbarczamy ten system miejski, jeśli chodzi o ilość samochodów. Czyli nie potrzebujemy takiego zwiększenia miejsc parkingowych w centrum, bo tu mamy, wiadomo, ograniczenia infrastrukturalne, ale jednocześnie nie pozostawiamy mieszkańców, tylko dajemy im alternatywę w postaci tego park and ride. I to w Bydgoszczy już funkcjonuje, chociażby z tego co pamiętam, od 2 lat, w wielu większych ośrodkach także. Nie dość, że spowodujemy, że takie rozwiązanie da efekt mniejszego ruchu w centrum miasta, spowoduje to dbałość o środowisko, ograniczenie korków i tak dalej, to będziemy poprzez to dalej sprawnie optymalizować naszą komunikację miejską. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z mieszkańcami z ulicy Lipowej. No i niestety tamta komunikacja, mimo że to jest tak ważna teraz, ważna część Grudziądza, bo jest i zespół szkół rolniczych, i są budynki, bloki, jest dojazd do jeziora, do ośrodka już właściwie teraz całego. No i tamten dojazd jest, no niestety, jeśli chodzi o komunikację, niekoniecznie dobrze zorganizowany. Często mieszkańcy muszą dochodzić wiele, wiele metrów, żeby skorzystać z odpowiedniej linii i ona nie jest tak często uczęszczana. Więc ten park and ride jako rozwiązanie dodatkowe, optymalne, nie takie mocno wydatkowe, bo na terenach osiedli takie parcele dużo łatwiej znajdziemy niż w terenie ścisłego centrum. Dodatkowo też bym optował za tym, żeby jeśli Grudziądzani, bo to właśnie podkreślam wyraźnie, Grudziądzani, i tu ta karta Grudziądzanina jest bardzo ważna, żeby sprawdzić, czy to właśnie Grudziądzanin, czy osoba płacąca, mówiąc tutaj w skrócie, podatki, miała pół godziny darmowego parkowania w centrum, żeby do wszystkich urzędów, czy to jest na Ratuszowej, czy na Mickiewicza, mogła skorzystać z tego pół godziny, załatwić sobie pewną sprawę w urzędzie, odpowiednim wydziale, i żeby takie dodatkowy plus dla tych osób, które płacą tutaj podatki, był przez nas zgłoszony. Dziękuję. Do tego 30-minutowego bezpłatnego parkowania, ponieważ różne nasze pomysły, na przykład o tym, żeby gdzieś niedaleko Starego Miasta był jakiś bezpłatny parking, żeby mieszkańcy mogli tam zaparkować samochód, wiedząc, że nie będą musieli tam płacić, mogli sobie spokojnie z tego parkingu przejść na Stare Miasto, do urzędu, załatwić pewne sprawy. Dzięki temu byłaby to zachęta do zostawienia samochodu bliżej, znaczy bliżej Śródmieścia, natomiast ten kawałek do urzędu czy na Stare Miasto, na rynek, można by było po prostu sobie dojść. Tego typu propozycja nigdy nie spotkała się z jakimś pozytywnym odzewem, wręcz przeciwnie. Pan prezydent Glamowski z większością Rady Miejskiej nawet poszerzał tą strefę płatnego parkowania. My uważaliśmy, że jest to błąd. Nie ma potrzeby, żeby strefa płatnego parkowania była na ulicy Kościuszki albo na ulicy Partowej, jak to kiedyś zrobiono. Potem się z tego grzecznie wycofano, ponieważ to była zła decyzja. Natomiast, tak jak powiedziałem, miejsce
bezpłatnego parkowania gdzieś bliżej, chociaż jeden taki parking, czy może dwa, byłaby to zachęta do tego, żeby pójść pieszo na Stare Miasto, lub też to, co tutaj radny Miłosz proponuje, to 30-minutowy postój, by załatwić szybko jakieś sprawy w urzędzie, czy na Starym Mieście, no to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie i zachęcamy do przeanalizowania tego, do przemyślenia. Przypuszczam, że dopiero w przyszłej kadencji, nowej Radzie, nowemu prezydentowi, ale pewnych rozwiązań trzeba szukać i wychodzić z jakimiś inicjatywami, które będą pozytywnym odzewem i będą jakoś odpowiadały na głos mieszkańców, więc zachęcamy do pójścia i w tym kierunku. Jeszcze uzupełnię kwestię stref parkowania. Proszę Państwa, w związku z dużymi problemami też i naszych targowisk, nie dość, że są, mówimy o głównym targowisku, który jest w bardzo złym stanie technicznym, ale mówimy też o ograniczeniu zdolności parkowania w obrębie targowiska. Tu też w ramach tak zwanych ulg czasowych jawi się pomysł, też zgłaszany przez handlujących, ale też przez kupujących na targowiskach, abyśmy stworzyli system dwugodzinnego bezpłatnego parkowania w dni targowe, to znaczy mówimy to o wtorku i o piątku w ramach tak zwanej czasówki. To też jest możliwe przy dzisiejszych kasowych parkomatach. Jest to możliwe zabezpieczenie, położenie takiej karteczki, która będzie uprawniała we wtorek i piątek do dwugodzinnego darmowego parkowania w dni targowe, aby móc spokojnie dokonać zakupów. To jest bardzo ważna rzecz, która wzmocni lokalny handel, wzmocni także funkcjonowanie grudziąckiej giełdy, bo ja przypomnę, że spora część handlowców zaopatruje się na giełdzie przy ulicy Guskowskiego. To jest też rozwiązanie. Oczywiście jeszcze wracam do jednej ostatniej tezy związanej z bezpłatną komunikacją w mieście Grudziądz. Ona odniesie zdecydowany wpływ na wykorzystanie wszystkich pustostanów w mieście. Taka jest nasza teza i to też stawiamy tą tezę, że dostępność mieszkańców do starówki w ramach tak zwanych darmowych dojazdów umożliwi wykorzystanie tych zasobów, tych wszystkich pustostanów, które dzisiaj się liczą w dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, i te wszystkie puste sklepy, puste lokale będą miały szansę wznowienia swojego życia i służenia właśnie mieszkańcom. Koncepcja tutaj darmowych przejazdów komunikacji miejskiej jest jak najbardziej na plus, zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak i w szczególności osób młodych, które niekiedy nie dysponują środkami finansowymi dość dużymi, żeby zakupić sobie swój samochód, czy też kwestia paliwa, na które trzeba wydać, żeby takim samochodem jeździć. W związku z czym transport publiczny jest zdecydowanie dla nich atrakcyjniejszy i częściej użytkowany niż własny środek transportu. Chcemy, aby osoby młode, również w Grudziądzu, czuły się, że miasto jest w stanie dbać o ich potrzeby, że no faktycznie jest w stanie interweniować w momencie, kiedy liczba mieszkańców drastycznie z roku na rok spada. W szczególności osób młodych. Szanowni Państwo, żeby coś z tym zacząć działać, no to trzeba chcieć. Miasto powinno nieustannie tworzyć inicjatywy społeczne, budować tutaj zarówno z osobami młodymi, jak i starszymi, po to, aby budować skuteczne rozwiązania dla nas wszystkich, aby żyło nam się tutaj w mieście lepiej, a nie żebyśmy byli oddzieleni takim żelaznym tutaj murem, jak to w przypadku i ignorowali głos mieszkańców. Tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, kwestia płatnego parkowania. Wiele osób było przeciw, żeby tam na ulicy Portowej powstały te strefy. Pomimo tego Urząd Miasta nie posłuchał się swoich mieszkańców, którzy z pewnością też głosowali na tą władzę. Zignorował to. Jak się później okazało, sami swoją decyzję pokazali, jakimi są hipokrytami, gdyż bym cofnęli. My chcemy budować zarówno więzi z mieszkańcami, jak i rozwój miasta oparte na działaniach, które będą racjonalne i nie będą jakąś, że tak powiem, wtopą. Chcemy naprawdę, żeby Grudziądz rozwijał się, żeby ludzie tutaj chcieli inwestować. Te puste sklepy, o których wspomniał Krzysztof. Szanowni Państwo, w Grudziądzu jest tego naprawdę wiele. Jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia, w naszym mieście jest on dwukrotnie większy niż średnia krajowa. Chcemy zachęcić
osoby, zarówno młode, jak i mieszkańcy, żeby inwestowały właśnie w Grudziądz, żeby pozostawały w tym mieście i żeby starały się tutaj zbudować resztę swojego życia, żeby nie musiały wyjeżdżać do innych miast czy też województw, tylko żeby Grudziądz był faktycznie miejscem otwartym, tak jak to mówi pan Glamowski. No, hasło Grudziądz miasto otwarte. Jak na razie mogę zaryzykować stwierdzeniem, że Grudziądz jest poniekąd miastem zamkniętym, które nie jest w stanie w pełni uwolnić swojego potencjału, który niewątpliwie ma. No niemalże polityczny, bo to tak można powiedzieć, to pewne ograniczenia wydatkowe trzeba wprowadzić. Trzeba policzyć pieniądze, trzeba zrobić audyty, trzeba wydawać te pieniądze na rzecz i na korzyść mieszkańców. To jest podstawowy cel. Nie na cele jakieś własne, na autopromocje, bo to są najbardziej absurdalne, czy też na igrzyska tak zwane. Proszę Państwa, jeżeli zapewnimy odpowiedni ruch na tej starówce, jeżeli ludzie będą tutaj się garnęli, będą chcieli przyjeżdżać, jeżeli będą wolne miejsca do parkowania, jeżeli będzie jakiekolwiek życie w tym mieście, to wierzcie mi Państwo, że my nie będziemy musieli ani niczego wspomagać, ani niczego udawać. Prywatni przedsiębiorcy, którym powierzymy ten majątek, pusty majątek, który znajduje się dzisiaj na starówce, być może spichlerze nawet, być może powinien być tam mały browar, jeszcze inne rzeczy, galerie, sklepy z antykami, galerie sztuki, rzemiosła, zdrowa żywność, to wszystko jest elementem prorozwojowym dla miasta, stworzenia ruchu w tym mieście, absorpcji dużej ilości ludzi, ale oczywiście muszą być też odpowiednie mechanizmy dla mieszkańców Grudziądza, którzy będą mieli w tym swój czynny udział i będą mogli z tego korzystać.